Elo, elo! Witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Bladeusz, a dzisiaj sobie gramy w Red Dead Redemption. Musieli złapać jakiegoś typiarza. Tak wygląda mega pokrótce sprawa. Jakiegoś typiarza musimy złapać. Ten, który gdzieś tutaj się czai. Swoją drogą, czy ja mogę wyjąć gdzieś tu lornetkę? Powinna być coś takiego opcja jak lornetka. Była kiedyś taka opcja jak lornetka? Nie wiem, czemu jestem przekonany wręcz, że była taka opcja jak lornetka, ale mogę się mylić. Może nie było jednak lornetki nigdy? No ale była na pewno karabin snajperski, na pewno był. To jest chyba mój profesjonalny karabin snajperski. No i jak się przyjrzymy, widzimy, że obóz i generalnie obóz, do którego chcemy się zakraść, jest strzeżony przez armię bandytów. Dobra. I proponuję to zrobić tak sprytnie, że zejdziemy ich od góry. Taki jest mój niecny plan. Odszukaj McDanielsa. Dobra. Plan jest taki, żeby dostać się od nich od góry. Czyli odtąd. Dobra, koniku, nie będziesz mi już potrzebny. Teraz to będziemy niczym mysz. Potrzebuję go żywego, więc to też jakby stawia pewną trudność. Ale myślę, że to już możemy odznaczyć. Dobra, który to może być ten McDaniels, co nie? Może być kimkolwiek. Niedobrze. Bardzo niedobrze. Tak, ale to z całą pewnością on. A zresztą. Musimy być dosyć ostrożni. Teoretycznie szłoby się zakraść. No ale tylko w teorii. Dobra, robmy sobie jeszcze coś porządnego. O, coś co mi postawi na nogi. Coś co mi jeszcze precyzję dodatkowo zwiększy. O, łosoś w puszce. I coś na oddowienie by się przydało, co nie? Kurde! A widzicie, czyli jednak był. Wróć do punktu kontrolnego. Dobra. Powiem tak, zrąbaliśmy mocno. Dobra, mamy to. Cholera, jak mamy rozpoznać, który to jest on? Za cholery, dobra, wchodzę tam. Co nie? W żaden sposób nie został zaznaczony. Kto to w ogóle wymyślił? Dobra, łososia w puszce jeszcze zjemy jednego i wkraczamy tam. Cholera, zapomniałem, że jest jakiś sposób zabijania cicho. Ale ja go z całą pewnością nie znam. Cholera, który to jest ten? Dobra, chyba ten biały. Albo i ten. Dobra. Chodź tu, gałganie! Ale musimy go złapać żywego. O niestety, to już trochę utrudnia robotę. Ale damy radę, gdzie jest mój koń? No i mamy typiarza.
Ara, trochę nieprofesjonalnie do tego podeszliśmy, muszę powiedzieć. Skończyło się oczywiście szczęśliwie, ale... no... Ale profesjonalizmem bym tego nie nazwał. Dobra, pokaż tam masz ciekawego. Dobra, chodź. Podnieś, no podnieś. No tak, załaduj. Tak, profesjonalizmem bym tego na pewno nie nazwał, ale jak to się mówi. Ostrożnie, ostrożnie, bo ja się zaraz wypierdzielę, tak to się skończy. Dobra, cicho tam, nie drzwi się tak. You ain't going to jail either. I'm taking you to a professor I know. What the hell are you talking about? You're a lucky man, mister. You get to be part of a great experiment. Dobra, grapy ich troszeczkę. You ain't gonna die needlessly is what I mean. Dawno ich nie okradałem. Głupio tego nie wykorzystać, co nie? Ale tutaj była strzelanina. Złoty zegarek. Dobra, dawaj pieniądze. Olej z węża. Dawno nie okradałem ludzi, muszę przyznać. Więc tęskniłem się troszeczkę za tym. Dobra, tyle styknie. Dobra, panie Mag Danielsie, czy jak tobie tam? Czeka nas długa droga, więc lepiej się przygotuj. W każdym razie... nie mogę cię zabrać do pociągu, chyba. Chyba nie mogę go zabrać do pociągu, w sumie nie jestem pewien, może udałoby się go zabrać do pociągu. Ale chyba konie będzie i tak najszybciej. I tak, długa droga nas czeka, więc się przygotuj. Pędzimy co w koniach, no, co sił w nogach konia do Santa Denis, gdzie zostaniesz przetestowany na super ekstra wynalazku. Mówią na to krzesło elektryczne. Dzień dobry, panie jegomościu. No niestety, chyba będę musiał jednak pojechać drogą, jak to się mówi, dosyć tradycjonalną. Transportem tradycjonalnym dzisiaj. Dobra, ale zaraz chyba koniowi coś damy, bo... Konik dostanie chyba coś. Coś dla konia. Otwarte serum. Użyj. Otwarte serum? My to użyliśmy? To niby było dla konia? Otwarte? Niby tak, ale chyba nie zadziałało. Chyba coś innego będzie trzeba dać dla konia. Żeby się tak nie męczył. Coś dla konia. Coś dla konia. To się wydaje. A nie, bo to jest dla mnie gałgań. A nie jest dla konia coś może? O, tutaj są. Stymulanty dla konia. Może ja muszę to dać inaczej. Tak tu i tutaj, o. W taki sposób. Napisie, no i teraz konik to ma pełno energii, możemy jechać. Dzień dobry, proszę pana. Dobra, zrobię chyba małe cięcie. Dobra, wpadliśmy niestety w jakiś mały problem. Cholera, niedobrze. Mamy malutki problem. Mówiłem, że to ja ukradłem bimber. I jechali tą drogą. O! Okazało się, że nie było takie bezpieczne. Zaatakowali mnie goście od bimbra. Mało brakowało i by moją ofiarę załatwili. Dobra, tam nie miał już. Dobra, myślę, że już broń możemy schować. Sobie postrzeliliśmy, ale zbliżamy się do miasta, więc musimy trochę ochłonąć. Ach, twoi kumple chcieli cię uratować, ale trochę nieumiejętnie im poszło.
O, moment, chyba źle pojechałem. W sumie podobna droga. On już trochę zsapany. No nic dziwnego, już tak w sumie dosyć długą drogę musiał przebiec, jeszcze z dodatkowym ciężarem na plecach. To nic dziwnego, że skapany jest. Każdy byłby skapany po takiej drodze, tak coś czuję. Ale punkt jest, plus jest taki, że już naprawdę, naprawdę blisko. A wręcz powiedziałbym, że jesteśmy na miejscu. A, zabierz go do profesora, dobra. Chodź tutaj. Chodź tutaj, przestępco, ściągnij McDaniel. Chodź tu, McDaniel się. Proszę zobaczyć, jaki dorodny. No właśnie. Once they buy my humane electric ending facilitator, there'll be money enough for you, sir. Yeah, let's hope. All right, let's get our poor unfortunate ready for the demonstration. Oh, do come and watch. It'll be amazing. Come along. No ja z chęcią bym ją chciał obejrzeć, ale odnajduję kandydata do przetestowania wynalazku profesora Bella. Ja bym z chęcią przetestował, tylko wskażcie mi na gdzie to się wydarzy. Tu mam jakiegoś gałgana znowu do schwytania. Co tu jest? Zakład fotograficzny. O, ciekawe, pierwszy raz coś takiego widzę. Czyliśmy mogli sobie zrobić zdjęcie? Zaraz tam podejdziemy. Co tu mam? Brad Dawkins. Okej. A my jesteśmy tu. Chcę z tobą porozmawiać. Wszystko fajnie. Ale czy... Dobra, wiecie co? Może chodźmy po prostu za nim. Jeśli oczywiście ruszy. Chodź, bydlaczku. Ale z chęcią bym zobaczył ten pokaz. Nie ukrywam krzesła elektrycznego. Chyba, że to teraz nie będzie pokazywać od razu. Może tak być, że to dopiero później. Mam nadzieję tylko, że nie ominie mnie ten pokaz, bo bardzo jestem ciekaw, jak to wszystko zadziała. I chciałem też hajs odzyskać, nie ukrywam. Koń potrzebuje wyczesania. Dobrze, spokojnie, wyczeszemy cię później. Dobra, tutaj niedaleko jakiś typ chce naszego udziału, więc możemy podjechać, zapytać się, o co chodzi. Cały czas wykonujemy jakieś misje dla gałganów zamiast misji głównych, ale tak to jest, jak się do nowego miasta dużego przyjeżdża, to co chwilę się jakieś pierdoły robi. BD. To jest chyba jeden z gości, który mi zlecał już zadanie, co nie? Por favor. Sister, my friend, Mr. Morgan. Oh, sir. Brother Dorkings told me about the wonderful thing you did. Oh, he talks a lot of nonsense. No offense. None taken. None taken at all. Hey, stop! These kids are the worst! Don't hurt him, please! Ach, jak zwykle. Gdzie on pobiegł w ogóle? Tędy pobiegł? Nie. A, odszukaj dzieciaka. Dobra, czyli raz, że uciekł, to jeszcze się gdzieś ukrył. Dobra, czyli dzieciak był tutaj. Musimy go po prostu znaleźć. Wzorując się na różnego rodzaju wskazówki. Get off me! Where's my watch, you little weasel? I don't know nothing about no damn watch. Last Saturday I saw you steal it with my own two eyes. Maybe your eyes don't work so good no more. Hey you! Get your hands off of that boy right now. He stole my watch. Right now. Before I smash your head in that wall. All right, all right. Just put get it. Down, please. Little shit ain't worth it. Thanks, mister. You got lucky this time, kid. Dobra, gdzieś tu krzyż leży? Podnieś.
No jest, krzyż znaleziony. Hey, you want some company, mister? No. You sure? Hey. What? I know you. This is Downs? Oh, no. Not you. Get away. Hi, now. I mean, hey. Help. Help. Hold on. This man is bothering now. Me. Someone help me. Officer, help. No i super, tego jeszcze mi brakowało. Sweet Jesus. Oraz drogi. O, chyba się udało. A, jeszcze tego mi brakowało, co nie? Dobra, uff. O, dobra, tu się ukryję. Och, te codzienne przygody. Again, feller. Hello. Well, hello there again. Wow, mało brakowało. Ja to zawsze się w jakieś tarapaty wpakuję. Co to była za gościuwa, nie jestem pewien, ale być może coś robiliśmy kiedyś z nią, jakąś misję. Dobra, i co musimy teraz zrobić? Musimy chyba znowu panią Downs odnaleźć. Bydlaczek gdzieś sobie stoi. Dobra, przejdziemy się. Co ta pani Downs, cholera jasna, ukrywa? Że też musieliśmy przed policją ukrywać, bo co, bo mandat by mi wpisała? Dobra, uciekliśmy to uciekliśmy. Sobie teraz troszkę pobiegam, bo przecież bieg to zdrowie, znaczy sport to zdrowie. O cholera, ile tych. Ile policjantów. Mr. Morgan! Excuse me, Father. Sister, I got your cross. You didn't! Oh, I did. Oh, I hope the boy... He's fine, physically. Mentally, he's a piece of work, but who am I to say? Brother Dorkins was right about you. You are the most wonderful man. Brother Dorkins is greatly deceived, I'm afraid, but I'm happy to help a little. Thank you. You see, it's a thing, but my mother gave it to me when I was a novice. Shortly before she passed, you are the most wonderful man. Oh, excuse me, Father. Sister, enjoy your day. See, Father? Dobra. No i uratowaliśmy. Co tam, bydlaczku? No, ale zobaczę w ogóle, jak przebieg poszedł. Znajdź dzieciaka w czasie poniżej 19 sekund. No, udało się to zrobić, ale się trochę zagubiłem. Co się dzieje, bydlaczku? Znowu niewyczesany jesteś. Ty to też masz przygody. Ciągle brudny. Dobra, gałganki, nie wiem co się wydarzyło, ale w ogóle skraszowało mi całą grę, skraszowało mi OBS-a. Całe szczęście zapis OBS-a się został, więc normalnie w świecie uruchomiłem grę ponownie. I wszystko to co zrobiłem, czyli tą misję z siostrami, zostało mi zaliczone, więc nic nie musiałem powtarzać. Aczkolwiek był dziwny bug, nie mam pojęcia o co chodzi. No nic, w każdym razie wracamy do gry. Wydaje mi się, że generalnie wszystko jest w porządku. Tutaj mam jakąś ciekawą misję. Będziemy musieli też skoczyć, wiecie co, zanim jednak tu pójdziemy zbadać źródło zamieszania, to chyba jeszcze pójdziemy tutaj do sklepu z bronią, który jest tutaj nieopodal. I może do apteki w sumie? Sprzedaj. Nie, sprzedawać się chcę. Zobacz, coś ciekawego mogę kupić. Zobaczmy, następna strona. Mogę jakoś inaczej dać tę stronę? Page down? Od kiedy to page down się robi? Page down?
Bez sensu. Przecież zawsze strzałkami się dało to robić. Dobra, nieważne. Od kiedy tymi strunami się daje następny page up i page down? Tak mogę robić, w razie czego. Bo to akurat są klawisze od włączenia i zatrzymania nagrywania, więc są mega minie na rękę. No nic, silny olej z węża, silny tonik. Czyli takie rzeczy, dobre. W sumie aż tak bardzo mnie to nie interesuje. Tak, chciałem tylko przejrzeć. Dobra, chodźmy jeszcze do tego sklepikarza z bronią. Tutaj nie, podal jest. Głupio nie zahaczyć. Bardziej chodzi o to, że po prostu przez te moje bieganiny to skończyła mi się amunicja. On mnie okradł! O, ty gałganie! No, to zaraz cię dorwę, ty złodzieju jeden! Po paprancze! Jak był to dorwać? Dobra. Kurde, złodziej jeden, widzieliście co mi zrobił? Chwila nieuwagi, już byłbym okradnięty. Całe szczęście szybko się stosunkowo zorientowałem. Dobra, chodźmy teraz do naszego sklepikarza z bronią. No to ciekawe rzeczy się zdarzają tutaj, co nie? Idziesz sobie jakby nigdy nic, a tutaj nagle ktoś się próbuje okraść. To tak. Dawaj, przejrzyjmy ten katalog. To tak, na pewno amunicja. Nie wiem, kiedyś, co to za update był. Amunicja zwykła, pistolet, amunicja, jak już to ekspert. Co nie, ekspert, kupujemy amunicję Express, ponieważ Express jest najlepsza. Tutaj mamy strzały, mamy, tylko do pistoletu tak naprawdę chyba tą amunicję potrzebowałem. Dobra, spis treści weźmy. Czy zobaczmy w ogóle, czy coś ciekawego może dodano. To tak, to posiadam, tego jeszcze nie mogę. Co ty robisz? Nie to. Następna strona. Dawaj, rewolwer z samozapinaniem. Jakieś badziewie. O, mamy coś, ale to w sumie mam, więc to jest gorsze dużo. Ta, to jest dużo lepsze. Ten M ten, więc ten M 1899 jest dużo lepszy niż ten Peter. Tak mi się wydaje, więc nie ma sensu w niego inwestować. Wolkanika posiadam. Jeszcze Mauser ewentualnie mógłbym mieć, ale Mauser nie wiem, czy to nie jest. Jest chyba jeszcze gorszy. Ten M1899 jest chyba najlepszy. Dobra, wiecie co? To tak chciałem tylko w sumie amunicję kupić. No tak poza tym to chyba tutaj nic tak naprawdę nie jest nam potrzebne, więc dziękuję pana handlarza. Co najwyżej możemy co jakiś czas czyścić bronię, bo to w ogóle wiecie, ja o tym w sumie zapominam, a to jest dosyć istotna sprawa. Dobra, chodźmy teraz zobaczyć, co to ten tam zamieszki się fajne działy w tym zaułku. Głupio byłoby tego nie sprawdzić, prawda? O, tutaj jakieś zamieszunie, więc wbijamy tam i patrzymy. O, chyba wiem o co chodzi. O co chodzi? So much for the new weapon. Hey, who the devil are you? Far as you're concerned, I am the devil. Now get out of here. This cat. I said get out of here. No i króciutko. Uratowany. Quite know why I did that. Because barbarity is boring, no? It kept me amused some years. You must go, my friend, before the gendarmerie arrive. Hey, you gonna do right by this fella's wife? You have done right by her. The little bird is free. I am an artist, cowboy. I must do what I feel. Look, I have an exhibit at the gallery. You come, see what I mean. A, czyli krótko mówiąc, cała misja polega tylko na tym? I koniec, misja wykonana, no to faktycznie
Żeśmy się spocili przy tej misji, łoże panie. Dobra, jedna rzecz mnie ciekawi. Tutaj jest w ogóle ciężkie zadanie od Dacza. No, tak swoją. Ciekawi mnie jedno miejsce. Zakład fotograficzny. Nie wiem czemu, ale jest to miejsce, które koniecznie muszę zbadać. Na czym polega zakład fotograficzny? Bo tam jeszcze chyba nie byliśmy. No. A wypadałoby zbyć i zobaczyć, o co chodzi. Może mogę sobie zrobić zdjęcie do paszportu, nie wiem. Trochę zarosłem. Dobra, jeszcze jestem w miarę ogolony, więc tak, jestem ogolony. Tak, jeszcze jest ładny, jestem ogolony, więc to jest. No, ja, czas najwyższy zrobić sobie szybką fotę. O! Ale wbiłem. Chcę mieć portfel, portret. Dobra, zmieńmy tło. Że w dziczy niby. No nie jestem przekonany. No jeszcze zmieńmy tło może. No, też takie trochę nie moje klimaty. Wybuch wulkanu. No dobra, zmieńmy jeszcze tło, zobaczymy czy są jeszcze jakieś inne. Dobra, może być, może. Zobaczmy minę, czy można jaką zmienić. Taką groźną. Taką zwykłą? Taką, o, cwaniaczek. Taki jeszcze większy cwaniaczek. O, to jest lekko uśmiechnięta, jest taka zwykła. Nie, 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 o taką groźną zróbmy. No, z całą pewnością, groźna jest lepsza, dobra. Zmień pozycję ewentualnie. O kurde, ale jesteś groźny, o, patrzcie na niego. Dobra, o, to będzie dobra, obejrzyj zdjęcia, dobra. Zrób zdjęcie. A weźmy obejrzyjmy zdjęcia. A, tutaj mnie zapisuje te zdjęcia, no to nieźle. I można, wiecie, tam w social clubie. I te zdjęcia, co robiłem w swojej przyjemności na aparatem, też są liczone, dobra. Super było, czyli tak wygląda studio robienia zdjęć. Dziękuję panu. No przygoda fajna. Gdzie jest mój koń? Ja się pytam, gdzie jest mój koń? Dobra, wiecie co, wydaje mi się, że tu jeszcze nie ma iść w tym odcinku dodacza, co? Jeszcze jest jeden list gończy w tym odcinku. Chyba jeszcze zaliczymy jednego gończego. Jednego lista gończego. Tylko gdzie jest cholera mój koń? Bydlacze, gdzie ty tam się szlajasz? Chodź tutaj, jesteś mi niezmiernie potrzebny. No, dawaj, mamy sprawę do załatwienia. A, jeszcze jedna sprawa. Zapomniałbym. Trzeba napić się. No, to jest ważne. Co, tego? Oczywiście, że tak. Trochę życia, co prawda, stracę. Ale nie szkodzi, że życia trochę stracę. Życie się odregeneruje zjadając pyszną bułkę. W ogóle, jak, poczekajcie, bo jak się zwracało ten pasek, bo to też mnie ciekawi, ten pasek o tego, oleju z węża, na pewno skupienie zwracał, ale ogólnie, czy da się jakoś ten, cygaro, no bo zapalę cygaro, to ten pasek tego super skupienia nadal nie jest taki w pełni zregenerowany. Musiał aż to wypić, żeby on był zregenerowany? Tak się zastanawiam. Właśnie nie wiem, szczerze mówiąc. Dobra. Jest i postojek policji, jakiś list gończy. Zbadajmy sprawę. Mamy trochę czasu, więc no cóż. Idealny moment, żeby zapolować na kogoś, ale list gończy jest chyba w środku. Not one you can demonstrate your machine on. Jak to nie macie taki sprawdzić maszynie? Macie! Sterta bzdur. Ale wygląda ciekawie, zobaczmy. Żywy lub martwy? Poszukiwany. $100 nagrody. Lindsay Wofford. Poszukiwany żywy lub martwy. Jako przywódca była ostatnio widziana w rejony ten.
Oraz w całości. Okej, okay, dobra. Prosta sprawa, żywy lub martwy. I'm happy. I might just wanna hang his poster up on my wall. Łatwa sprawa, łatwa sprawa. Nie wiem, czy taka łatwa, ale zlecenie to zlecenie. Musimy się tutaj dostać. Czy jakiś pociąg jedzie w te okolice? Wydaje mi się, że niestety nic takiego. Być może tu coś jedzie, ale niestety tamtej kolejnej stacji nie znam. Więc będę musiał się niestety prawdopodobnie przejechać. Dobra. Lecimy. Chyba będziemy musieli normalnym transportem tam pojechać i tyle, czyli na koniu. Raz to jakiś czas można. Dobra, zabrali ci wszystkie pieniądze. Nie mam teraz na to czasu. Że jak powiem, zlecenie dostałem i trochę się spieszę. Nie no, to żartuję, aż tak bardzo się nie spieszę. Ogólnie to mamy dużo czasu i ja bym tutaj jak się zrzemnął, bo tak w nocy. A, już wystartowaliśmy, więc już lecimy w nocy. Chyba, że tu hotel zaraz jakiś wyrośnie, ale chyba nie. Tak, więc chyba w nocy pojedziemy i załatwimy tego typiarza. Czeka nas długa wędrówka, dlatego zrobimy małe cięcie. Dobra, cicho, 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 koniku. A, dobra, tu widzimy jakąś damę w opałach. Przejeżdżałem sobie jakby nigdy nic, a tu widzicie, co się porobiło. Dama jest w opałach. Dobra, już, nie denerwuj się. Ostrożnie, ja się boję takich koni, bo takie konie potrafią zabić. Dobra, co tu się dzieje? Ach, no uwolnię cię, ale mam nadzieję, że coś za to dostanę, wiesz jak jest. Get home safe, ma'am. Yes, thank you. I co, tylko tyle? No chyba se jaja robisz. Motherfucka. Ostry, zero wdzięczności. Swoją drogą, to jest jakieś ciekawe miejsce. Co to jest za miejsce? Domy na bagnach? Warto się rozejrzeć. Aczkolwiek zero wdzięczności. Człowiek przychodzi, ratuje ci dupę, a co? I tylko wracaj bezpiecznie do domu? No tak się nie robi, zawsze się coś od siebie trzeba dać. Wiadomo, że czasami ludzie dają po czasie, ale ja potrzebuję od razu nagrody. Dobra, zbadajmy to dziwne miejsce na bagnie. Miejsce wygląda dosyć mocno specyficznie. Dlatego zajrzymy do środka. Halo? Zbadaj. Co my tu mamy? Ładne. Karty kolekcjonerskie, ale oprócz kart kolekcjonerskich coś tutaj jest? No, jakieś szafki można potwierać. Ale ten, jeśli chodzi o takie... O, proszę, jest i klapencja. Nie mogę aktualnie otworzyć. Być może będziemy musieli tu później wrócić. Coś będzie związane z misją. Może tak być ogólnie, że coś będzie związane z misją i wtedy będzie trzeba zajrzeć do tej klapy. Bimberek? Bimberek był? Ale mam chyba wystarczająco bimbru. Dobra, myślałem, że będzie tutaj coś dużo ciekawszego, a okazało się, że jest... No nie jest. Nic, w sumie nic ciekawego tutaj nie ma. Dobra, bydlaczku. Jedziemy dalej. Miejmy nadzieję, że już żadne panie nie będą mi przeszkadzać, załóżmy maskę. Bo jak się jeździ po trasach, to się często popełnia jakieś przestępstwa. Ten, i nadal mnie zastanawia, bo znowu jest taka sytuacja, jak z tym skupieniem, co nie? Bo, faktycznie, mogę sobie na przykład, wiecie, fajki zapalić, powiedzmy. I wtedy to skupienie mi wzrasta, ale nie wzrasta mi ten pasek, co nie? I to mnie zastanawia najbardziej. O, sobie wypiję wódeczkę.
To ładnie mi to wzrosło, ale nie wzrasta mi ten pasek skupienia. Tak w sumie się zastanawiam, czemu? Tym razem temu daruję życia. Czyżbym naprawdę? Nie pamiętam już po prostu. Otwórz. Ech, mogę to otworzyć i tutaj mogę to zjeść i to coś mi tam da. Mogę oczywiście wypić sobie o takie coś i wzmacniam na krótki czas. I wtedy jestem i wtedy mam precyzję, zabójczą precyzję na maksa, ale potem znowu ją wytracę i znowu ją tracę i już wtedy koniec. Już wtedy nie mam tej precyzji. Trochę przykre. Tam jakieś zarzynanie świni słyszałem, czy co? Dobra, nie ma co polemizować, mamy jedno zadanie do wykonania. Cięcie. To tutaj już, o kurde, już tak. Powiem wam, że tak szybko dojechaliśmy, szczerze mówiąc się nie spodziewałem. To tak, jest poszukiwany żywy lub martwy. Czy to jest rąbany fort? A, zaraz się przyjrzę. Trochę wygląda jak rąbany fort. Bydlaczku, pogadaj mi snajperkę. Gdzieś chyba lornetkę miałem, ale nie mogę jej znaleźć. Bydlaczku, gdzie ja miałem lornetkę? Powiedz mi, tutaj. O, mam lornetkę. Dobra. Co to za klawisze? Kto to używa? O kurde. No dobra, spróbujemy po dobroci na początku. Może się uda coś ugrać. Jeśli nie, no to wejdziemy z grubej rury. To mi wygląda na jakiś, no to jest ewidentnie jakiś fort. Jakiś fort rąbany, co nie? Obawiam się już, że teren jest pełen bandytów. Najgorsze, że ja nawet nie mam broni w sumie, żeby na cicho załatwiać. Nóż jest, żeby na cicho załatwiać. Nóż do rzucania, ewentualnie. To trzy rodzaje są noża? My już podejdziemy do tej bazy całej. Ale jak tam się dostać, co nie? Ara, może będzie jakiś zbadaj fort. Musimy być bardzo ostrożni. Dobra. Kurde, szczerze mówiąc wygląda jakby był opuszczony. Okej. W sumie mogę go żywego spróbować złapać. Wydawało się, że tutaj jednak będzie pełno ludzi, a chyba jednak jest opuszczony. No, jest i on. Okej, jest ich całkiem dużo tutaj jednak. O
Ojeju, to i był on! Okej, nie, trochę się... Machnąłem się. Nie chciałem go zabijać. Ale lekki przypał wyszedł. Dobra, wyszedł z tego naprawdę porządny przypał. Nie chciałem go zabijać. O. Masakra! Dobra, co my tu mamy? Podnieść karabin. Nie chcę karabinu podnieść, tylko chcę go podnieść. Kurde, co? Podnieść tego Gaugana. Podniesiesz go? Podnieś. A podniosę go tylko po to, żeby zrobić z nim takie coś. I myk! Ta leć sobie! Pięknie. Ale muzyka głośno gra. Jakby tutaj nie wiadomo, jakie walki byłyby. Dobra, no nie wyszło mi z tym żywy lub martwy, no niestety. To jakaś broń była ukryta? Co nie? No proszę. Jest i bro! Znaczy nie, to jest w sumie nóż. No, wódeczka, alkohol, bierzemy. I jest jeszcze jakaś ładna skrzynia. To też ją zabierzemy sobie. A weźmiemy sobie te wszystkie rzeczy. Jakiś list jeszcze jest. Możemy się przyjrzeć w sumie dokumentowi. Dobra, reszta to ta amunicja. Idziemy wziąć truchło i spadamy stąd. Ale powiem wam, że mocno na przypale. Dobra, jeszcze jego okradniemy i lecimy po nasze truchło. Tak, czemu cały czas muzyka gra?
Przecież już walka się skończyła wieki temu. Dobra, wyczyśćmy go jeszcze. Dobra, zawijamy się z tego miejsca. No, nareszcie muzyka się skończyła, to takie miejsce widocznie, bo to tak, no, wyszła w ogóle taka sytuacja, że nie chciałem go zabijać. O, przepraszam, ale się wpakowałem. Dobra, przypał wyszedł mocny. Ach, bydlaczku, chodź, nakarmimy cię troszeczkę, bo widzę, że jesteś mocno ranny. Bydlaczek, co się dzieje? No, ja wiem, ale ja ukryj, no, okej. Bydlaczku, masz tu jedzenie. Kurde, żeś się wpakował w nieźle, co nie masz, jedzonko. Jeszcze ci damy troszeczkę, żebyś zregenerował siły. Wybacz, że musisz w takich warunkach pracować, masz jeszcze. Dobra, kurde, już tam ledwo wyleciałem, już wpadłem na jakichś gałganów. Dobra. Dobra, a teraz na serio, zawijamy się. Fajnie było, ale trzeba w końcu odebrać nagrodę za typiarza. No nie chciałem go zabijać, wyszło przypadkiem. No nic, dobra. Miejmy nadzieję, że już żadnych przypiksów po drodze nie będzie. A teraz pędzimy do miasta. Dobra, jesteśmy na posterunku policji. Bierzemy ciało. No, może nie jest żywy, ale... No cóż, żywy lub martwy był, no to jest martwy. Czasami się tak zdarza. Dzień dobry, no wiem, wiem, mieliśmy krzesło wypróbować. Czyli od razu nie żyje, umieszczamy ciało w wywozie. Tutaj z tyłu. Krótka sprawa, proszę cię, połóż się i się zrzemnij. A ja idę odebrać nagrodę. Jakie piękne wejście, wybita szyba. Stać ich bez przesady. Dawaj pieniądze. From the city of Sandani to you, sir, with thanks. No i proszę, $100. Pięknie. Patrzmy szczegóły, tak z ciekawości. Skrót misji, nie było żadnych szczegółów. Dobra, i tym akcentem kończymy dzisiejszy emocjonujący, troszeczkę długawy odcineczek z Red Dead Redemption 2. Hello!